Dzień dobry, Szanowni Państwo. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Prosiłbym pana radnego Sławomira Lasickiego, panią radną Barbarę Oliwiecką o naciśnięcie przycisku kworum. Pani przewodnicząca dołączy do nas później, tak? Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Sławomir Lasiecki. Prosiłbym o potwierdzenie obecności na obradach, jeżeli państwo są. Pan Lasiecki jest obecny, pani radna Barbara Oliwiecka widzę, że jeszcze nie jest zalogowana, ale... Dobrze. Mam nadzieję, że w trakcie, gdyby były jakieś problemy techniczne, proszę też o ewentualnie kontakt. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 50. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 20, przepraszam, radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Szanowni Państwo radni, Szanowni Państwo uczestniczący w sesji oraz obserwujący sesję za pośrednictwem środków elektronicznych. Miesiąc luty 2022 roku, no powiedzmy sobie wprost, nie jest najszczęśliwszym miesiącem, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z Kaliszanami, którzy odeszli od nas, wybitnymi Kaliszanami, którzy odeszli od nas. A przypominam, byli to pan Stanisław Paraczyński, wieloletni radny Rady Miasta Kalisza, społecznik zaangażowany bardzo w życie naszego miasta. Pan profesor Jan Hajda, który też bardzo istotnie wpłynął na rozwój akademickości miasta Kalisza. Pan dyrektor Jerzy Aleksander Split, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Czy też redaktor Robert Kordes, który przez wiele lat na łamach kaliskiej prasy i w kaliskich mediach, w kaliskim radiu obserwował i opiniował życie naszego miasta. Oczywiście zgodnie z przyjętym obyczajem wypadałoby uczcić Państwa, którzy odeszli do lepszego świata minutą ciszy, ale ze względu na to, jaki przebieg mają dzisiejsze obrady, zaznaczam, że takie uczczenie pamięci tych osób odbędzie się, ale odbędzie się już w momencie, kiedy sesja będzie miała tryb stacjonarny, bo też wyobrażacie sobie Państwo, że no nie będziemy w chwili obecnej stawać jakby przed komputerami. Nie byłoby to na tyle poważne, żeby oddać właśnie powagę tej sytuacji. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna sprawa, która jest tak naprawdę sprawą z perspektywy ostatnich godzin. I myślę, że ja jako przewodniczący Rady Miasta, jako przedstawiciel władz miasta Kalisza, jako przedstawiciel i
też Rady Miasta, która skupia radnych wielu różnych opcji, o różnych poglądach, ideologiach, chciałbym wyrazić głęboką solidarność z wszystkimi mieszkańcami Kalisza, zarówno tymi, którzy przebywają tutaj na stałe, jak i tymi, którzy przybywają tutaj w pobycie czasowym, mieszkańcami, którzy pochodzą z Ukrainy. W obliczu rosyjskiej agresji na ich ojczyznę chciałbym wyrazić głęboką solidarność w imieniu Kalisza z państwem i chciałbym powiedzieć, że miasto Kalisz zawsze będzie przychylne działaniom, które mają na celu wspieranie niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Szczególnie ciepłe myśli kieruję w stronę Kamieńca Podolskiego, naszego miasta partnerskiego i mieszkańców, którzy tam się znajdują. Trzymajcie się w obliczu rosyjskiej agresji, a jednocześnie wyrażam głęboką nadzieję, że miasto Kalisz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aktywnie weźmie udział we wsparciu chociażby uchodźców, którzy ewentualnie pojawili się w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Mam też taką nadzieję, że na koniec dzisiejszej sesji nasze służby miejskie jakby podejmą ten temat, jak miasto Kalisz w chwili obecnej jest przygotowane do ewentualnego przyjęcia osób, które mogą się pojawić na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Także myślę, że jestem tutaj wyrazicielem zdania całości Rady Miasta Kalisza i władz Miasta Kalisza razem z panem prezydentem, na czele. Szanowni Państwo, przechodzę do realizacji porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 50. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 5 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 6. Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani oraz pana na prezydenta miasta Kalisza przekazanego 17 lutego. 7. Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza przekazanego 21 lutego. 8. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza przekazanego 22 lutego. 9. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza przekazanego 22 lutego. Ponadto 22 lutego do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani oraz pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Karolina Sadowska, jeszcze proszę o oddanie głosu. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Karolina Sadowska. Dziękuję. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 5 arabskim punktów od 6 do 9. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski, przyjęcie protokołu z 49 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 49 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy. Realizacji programu Kalisz dla młodych, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Realizacja programu Kalisz dla młodych ułatwi proces usamodzielniania się uczących i pracujących osób, które nie ukończyły 30 lat. Przyjęte w uchwale rozwiązania są korzystne dla prawidłowego i bardziej efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza i wynajmowania lokali wchodzących w jego skład. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Marcin Małecki. Dziękuję. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Widzę, że ktoś poprosił o głos. Pan radny Artur Kijewski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam serdecznie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym podziękować, że udało się tutaj jednogłośnie przyjąć tą uchwałę. Nie ukrywam, że to jest szczególnie ważny temat dla naszego klubu radnych, który jeszcze przed samutką pandemią inicjował i przedstawił takie projekty dotyczące zatrzymania osób młodych. Bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi Kinastowskiemu, panu prezydentowi Podsadnemu za to, że wsparli te działania Młodzieżowej Radzie Miasta, uczelniom, które również wyraziły swoją jeszcze daleko idącą aprobatę co do takich działań. Mam nadzieję, że będzie to jeden z pierwszych elementów dotyczących zatrzymania osób młodych w Kaliszu i dania im szansy rozwoju. Bardzo się cieszę, że jakby stwarzamy też warunki do tego, żeby dobrzy fachowcy, osoby, które są wykształcone, zostawały w naszym mieście. Mam nadzieję, że jest to jakby dobry zwiastun na następne kroki, które będą dotyczyły osób młodych. Oczywiście będą już pewne działania niebawem podjęte. Zgłosimy się do pana prezydenta z dalszymi naszymi propozycjami klubowymi i liczę na równie owocną współpracę z władzami miasta, jak i z Radą Miasta. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 2. Udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury strony 3-4 materiałów sesyjnych. Zadania z zakresu kultury wyszczególnione w projekcie uchwały zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty. W związku z tym udziela się na ich realizację wsparcia finansowego ze środków własnych miasta Kalisza.
Z uwagi na to, że bezpośrednimi realizatorami zadań są instytucje kultury, których organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego, zachodzi konieczność przekazania przyznanych środków budżetowych w wysokości 210 tysięcy złotych za pośrednictwem województwa wielkopolskiego i zawarcia w tej mierze odpowiedniej umowy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Już jest. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Strony 5-6 materiałów sesyjnych. Wprowadzane zmiany są związane z rosnącą inflacją, która przyczynia się do wzrostu cen towarów oferowanych do sprzedaży, w tym artykułów spożywczych. Opłata targowa jest dodatkowym elementem wpływającym na cenę. Obniżenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zmiana stawek w zależności od przedmiotu sprzedaży na targowisku przy ulicy Braci Gilerów przyczyni się do zmniejszenia kosztów dla osób sprzedających swoje towary i tym samym będzie miała wpływ na ich ceny. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok. Strony 7-89 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 głosów wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu piątego. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043, strony 90-125 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPE, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 22 lutego. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W dniu 14 lutego 2022 roku został przekazany projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2043. Natomiast w dniu 18 lutego bieżącego roku zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania RB27S, RB28S, to sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów i wydatków według stanu na 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaistniała konieczność urealnienia wykonania za 2021 rok. Zmiana ta dokonywana jest w systemie Bestia. Wprowadzenie tych zmian spowodowało zmianę kolumny w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej, kolumna o numerze 8.3.1. Szanowni Państwo, te zmiany dokonywane są corocznie. Jeżeli byśmy tego nie urealnili, wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie odwrotnym wskaże nam termin naniesienia stosownych korekt. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie tej autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw, przepraszam, pan radny Skandarwich. Proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry panie przewodniczący. Ja mam pytanie, bo w załączniku numer 1 wieloletnie prognozy finansowe dla miasta Kalisza na 2022-2043 wprowadza się zmiany, a to zmiana dotyczy 2021 roku. Czy to wszystko jest dobrze? Czy to pani skarbnik, czy... Dobrze, już udzieli pani skarbnik, udzieli panu odpowiedzi, panu przewodniczącemu, proszę. Oczywiście, tak jak wspomniałam, panie przewodniczący, te zmiany dokonujemy corocznie. Wynikają one z tego, że 14 lutego przekazaliśmy projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a 18 lutego zostały wysłane sprawozdania. Te sprawozdania, termin wysłania tych sprawozdań mieliśmy do 20 lutego. I tam są sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów i wydatków 2021 roku. W związku z tym te kwoty przekazane 14 lutego uległy zmianie. Takie zgodnie z przepisami nadrzędnymi z ustawą o finansach publicznych musieliśmy urealnić to wykonanie za 2021 roku w związku z przesłanymi sprawozdaniami budżetowymi. To zadziało się w systemie informatycznym Bestia. Gdybyśmy tego teraz nie zrobili, to wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa wskazałaby nam termin do naniesienia tych stosownych korekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Jeżeli nie, najpierw proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. czternaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. dwanaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Zlecenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani oraz pana na prezydenta miasta Kaliszy. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia skarg, wniosków i petycji, szczegółowego zbadania skargi pani oraz pana
na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania, które stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Dzięki realizacji programu seniorzy uzyskają wsparcie społeczne, psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, jak również poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radna Karolina Sadowska zrezygnowała z członkostwa w Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 9. Ustalenia, uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Pani radna Karolina Sadowska wyraziła chęć członkostwa w Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania do wiadomości. Przepraszam, pani radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam takie tylko pytanie, czy jest wiadomo, jaka jest średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół? Bo tutaj mamy nauczycieli względem stopnia awansu zawodowego. A czy można się dowiedzieć, jakie jest średnie wynagrodzenie dyrektora placówki szkolnej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy tutaj ktoś z Wydziału Edukacji będzie w stanie udzielić odpowiedzi pani radnej? Czy ewentualnie zagwarantować, że pani radna otrzyma taką informację? Szanowni Państwo, pani radna Barbara Oliwiecka miała pytanie a propos średnich zarobków dyrektorów kaliskich
placówek edukacyjnych. Prosiłbym któregoś z przedstawicieli Urzędu Miasta, może z Wydziału Edukacji, czy jest w stanie takie dane pani radnej dostarczyć? Czy może któryś... O, już widzę. Pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Proszę, panie prezydencie. Dzień dobry, panie przewodniczący, Wysoka Rado, jestem. Czy państwo mnie słyszą? Tak, słyszymy. Szanowni państwo, średnie wynagrodzenie dyrektorów przedszkoli brutto 6623 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych 7538 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół podstawowych 7372 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów liceów 7716 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół ponadpodstawowych, czyli tak zwanych techników, czyli kształcenia zawodowego 7784 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół specjalnych 9085 zł. I średnie wynagrodzenie placówek, tak jak szkoła muzyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy też MDEK, czy też Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego 7499 zł. Są to kwoty brutto za rok 2021. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za udzieloną informację. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Przechodzimy do kolejnych sprawozdań. Sprawozdania z działalności Komisji Merytorycznej Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. Otrzymaliście państwo sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdań. Szanowni państwo, przechodzimy do przyjęcia planów pracy merytorycznych Komisji Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Otrzymaliście państwo także plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie planów pracy. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta Kalisza wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Odpowiedzi na interpelacje? Dziękuję. Pan Eskandarwich, proszę. Panie przewodniczący, proszę. Szanowni państwo, przepraszam, że tak z opóźnieniem, niestety to wszystko jakby idzie z opóźnieniem. Dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy dróg manewrowych w placu przy ulicy 3 Maja. Chodzi o targowisko. Ja mam kilka pytań. Oczywiście w interpelacji dostałem odpowiedź, że jeszcze nie ma planu zagospodarowania tego obszaru. Są w trakcie przygotowania. Czy kiedy będzie ten plan zagospodarowania? I czy ten plan jest tożsamy z planem, który dostarczył do miasta administrator tego obiektu? Kiedy będą prace tam wykonane, prace modernizacyjne, czy w tym roku? Bo ja wiem, że w budżecie jest zaplanowane, czy zabezpieczone na to zadanie 2 miliony złotych, czyli to pokazuje, że w tym roku te prace rozpoczą. Pytanie kiedy i w jakiej formie będziemy przeprowadzić? Czy to będzie w formie zamknięcia targowiska
i przeprowadzenie modernizacji tego obszaru? Czy to będzie częściowo zrobione, że część zamykamy, a część kupcy mogą handlować i na drugiej części możemy przeprowadzić tą modernizację? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, Szanowni Państwo, może zrobimy w ten sposób, że w tym punkcie to Pana Radnego zapytanie oraz później po punkcie interpelacji i zapytania radnych, jeżeli takie interpelacje, no interpelacje to wiadomo, że forma pisemna, zresztą zapytania tak samo, ale jeżeli będą jakieś takie pytania właśnie odnośnie bieżących tych spraw, tak jak czy takiej odpowiedzi, jaką uzyskał Pan Przewodniczący, zrobimy później 5 minut przerwy, żeby ewentualnie po prostu przedstawiciele urzędu zalogowali się, bo oni mają obserwować dzisiejsze obrady, w związku z tym, żeby mogli udzielić odpowiedzi na te podstawowe pytania. Zrobimy 5 minut przerwy i powrócimy do obrad, ale to za chwileczkę. Szanowni, rozumiem, że pani radna Barbara Oliwiecka też w punkcie odpowiedzi na interpelację. Słucham. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam takie... W styczniu składałam interpelację, zapytanie odnośnie dotacji na organizację ferii zimowych organizowanych przez Fundację Reakcja. I tutaj w tym miejscu po pierwsze pragnę powiedzieć, że ferie w lesie to są wymarzone ferie i bardzo mi się ta akcja podobała. I tak właśnie dzieci powinny w sposób aktywny spędzać ferie zimowe, tą przerwę w nauce. Także bardzo fajny pomysł. Gratuluję tutaj Fundacji Reakcji. Moje zapytanie dotyczyło bardziej, czy otrzymana kwota dofinansowania była udzielana w trybie konkursu, czy nie. Otrzymałam informację, że faktycznie takiego konkursu nie było. Prezydent ma prawo, tak dostałam informację, żeby udzielić to jakby z wolnej stopy. To była jedyna oferta, czy jedyna propozycja wsparcia. I rozumiem, myślę, że inne organizacje mogą się przygotowywać i też być tak czujne, żeby składać takie zapytania czy oferty. Natomiast mam taki jeden dysonans, dlatego że w odpowiedzi na interpelację, na pytanie, ile osób wzięło udział w feriach, ile dzieci, dostałam, że 14-15 dzieci w wieku tam 12-18 lat. Natomiast na faktach kaliskich w podsumowaniu ferii wylogowani znalazło się, że ponad setka dzieci wzięła udział w tym projekcie. Także jak już wydatkujemy te pieniądze publiczne, to, no to warto sprawdzać ile, no nie wiem, nie wiem gdzie był ten błąd, natomiast tak zwracam uwagę, że jest taka różnica pomiędzy właśnie ilością osób, które wzięła udział w spotkaniu. Nie wiem, czy to jest błąd w odpowiedzi na interpelację, czy redaktorzy faktów kaliskich się pomylili, ale jest, że prawie setka młodych kaliszan skorzystała z oferty Fundacji Reakcja, a w odpowiedzi na moją interpelację jest, że w programie, ze złożonej oferty wynikało, że w każdym obozie weźmie udział 14-15 osób. Może ja czegoś nie doczytałam. W każdym razie chciałam podkreślić, że sam pomysł ferii, bo z takimi zarzutami się spotkałam, że krytykuję. Nie krytykuję. Sam sposób organizacji tych ferii zimowych był bardzo fajny i mam nadzieję, że skorzystała setka osób, a nie kilkanaście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście zapewne też tutaj ktoś odniesie się do pytania pani radnej. Ja nie wiem, czy tu też nie jest kwestia związana z tym, że być może 14-15 osób na turę, bo z tego, co widziałem, to te działania w lesie były podejmowane nie jeden raz. Może chodziło o kwestię związaną z tym, ile osób przewidziano, że będzie za jednym razem, a tych tur było więcej. Ale tak jak powiedziałem, tu na pewno postaramy się, żeby pani radna uzyskała odpowiedź na swoje zapytanie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8, interpelacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie interpelacje? Przypominam, że interpelacje też można składać w okresie międzysesyjnym w formie pisemnej i elektronicznej, żeby zostały przesłane. Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9, zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Już widzę, że pani radna Barbara Oliwiecka, proszę bardzo.
Dziękuję ślicznie. Ja mam takie pytanie odnośnie zakupu nieruchomości przy ulicy Tuwima, bo dostaliśmy na poprzedniej sesji i komisjach informację, że właściciele budynku dworskiego doszło do podpisania ugody na 2 miliony 300 dokładnie. My jako radni pamiętam, że byliśmy tutaj zgodni, że warto kupić ten dworek. Natomiast cały czas gdzieś w przestrzeni publicznej, w internecie pojawiają się informacje, że ten dworek jest do sprzedaży wystawione za 2 miliony 900 bodajże. I moje jest pytanie takie, czy ta ugoda już jest realizowana, czy to są jakieś nieaktualne ogłoszenia, czy doszło do finalizacji tej ugody, na jakim to jest etapie. Jeżeli mogę uzyskać odpowiedź, to bardzo proszę teraz. Jeżeli nie, to oczywiście złożę to na piśmie. Panie Przewodniczący, czy mogę zadać od razu drugie pytanie? Oczywiście, jak najbardziej. To drugie pytanie dotyczy przetargu na oczywiście rewitalizację głównego rynku. I my co prawda jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowaliśmy o takie spotkanie z naczelnikiem rozwoju, żeby porozmawiać o tym, jak ma wyglądać ta rewitalizacja i ten projekt. Niestety no pandemia, znaczy te zdalne sesje nam troszkę tutaj pokrzyżowały plany. Zapewne do takiego spotkania dojdzie, bo cały czas jest dużo pytań wokół tego. Ale doszła informacja, i tu proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, że główny konserwator zabytków jakby zgodził się, że ta żąbia może być zasypana. Tymczasem w drugim przetargu nie zmienił się zakres prac i jak rozumiem, wciąż ta żelbetonowa konstrukcja, która ma chronić żąbia, a w przyszłości umożliwić połączenie z ratuszem, jest uwzględniona. Czy też tutaj może czegoś nie doczytałam, może czegoś nie wiem, czy pan prezydent jakby zdecydował, że nie będzie tego zasypywał, tylko że ta żelbetonowa konstrukcja będzie budowana. Pytam się, bo być może to by obniżyło znacznie koszty tego przetargu. Czy może to nie była, pani konserwator, może jakoś inaczej tą sytuację opisała. To bardzo proszę. I jeszcze mam jedno, ale widzę, że pan Krystian Kienastowski... Dobrze, proszę zadawać pytanie. Nie pani radna, ponieważ my, tak jak powiedziałem, będziemy mieli chwilę przerwy. Także żebyśmy od razu zebrali jakby pytania. Proszę. Dobrze, proszę. To jeszcze w zasadzie może to nawet bardziej pasuje do punktu 10, wolne wnioski, ale właśnie przed chwileczką otrzymałam informację, że dzisiaj o godzinie 18 pod ratuszem ma być manifestacja w sprawie wsparcia i poparcia dla Ukrainy. I w imieniu organizatorów i tej manifestacji chciałam się zapytać pana prezydenta, czy jest możliwość, jest taka szansa, żeby podświetlić ratusz na oczywiście kolory niebiesko-żółte, czyli kolory Ukrainy. To jest taka gorąca prośba i wniosek, który tutaj przed chwileczką dosłownie złożyli do mnie mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, już udzielam panu głosu, proszę. Halo? Proszę bardzo. Ja tylko kwestii formalnej chciałem uzupełnić to, co pani Basia Oliwiecka mówiła, że jest to opinia pani Koćko-Kręc odnośnie możliwości zasypiania zbiornika tego na wodę, ale decyzję odnośnie zmiany eksponowania i ewentualnie zasypania musi podjąć konserwator po prostu w województwie w Kaliszu. Także tutaj jeszcze jest to kwestia taka, że po prostu tej chyba z tego co wiem, to jeszcze konserwator nasz kaliski musi podjąć po prostu zgodę na zmianę eksponowania. Bo tam to tylko od pani Koćko-Kręc jest tylko po prostu tak zwana opinia, że wyraża zgodę na zmianę, no, że tak powiem, zabezpieczenia tej formy. Dlatego tutaj jeszcze musimy czekać chyba na opinię kalickiego konserwatora. To tak w kwestii formalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim udzielę dalszego głosu, tak odnosząc się do tej dyskusji, ja mam nadzieję też, że te działania, które są podejmowane, a są związane właśnie z rewitalizacją, modernizacją płyty głównego rynku, że one rzeczywiście podyktowane są jakby rzeczywistą troską o
wygląd naszego Śródmieścia i tego obszaru rewitalizowanego, a nie są po prostu przedmiotem jakby takiej małej wojenki, która wokół rewitalizacji i procesu modernizacji płyty głównego rynku toczy się od lat, ponieważ wiem, że rozmaite osoby starają się bardzo mocno naciskać. Również wiem, że na państwa radnych naciskają na zasadzie takiej, żeby zabrać głos, ponieważ im wydaje się, że tak powinno to wyglądać. Zresztą ta dyskusja toczyła się przez wiele, wiele czasu. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że ustalony został, wszyscy chyba byli zgodni, że takim najlepszym, najrozsądniejszym rozwiązaniem był konkurs, który został ogłoszony. Czy ja akurat uważałem, że to te działania można było podjąć jeszcze wcześniej bez tego konkursu, ale to już jest mniejsza o to. Niemniej bardzo wiele osób podkreślało, że konkurs będzie takim dobrym rozwiązaniem. No, został ogłoszony konkurs, został wybrany zwycięska koncepcja. Na podstawie tej koncepcji został opracowany projekt. No i okazało się, że bardzo wiele osób, które do tej pory krzyczało, czy w mediach się uzewnętrzniało na zasadzie, że konkurs jest najlepszym rozwiązaniem. Ba, powiem więcej, miałem przyjemność być w trakcie ogłaszania wyników tego konkursu i widziałem niektóre osoby i słyszałem niektóre osoby, które mówiły, że cieszą się, że właśnie ten konkurs został rozstrzygnięty i że tak to wygląda. Po czym rozpoczęły kampanię na zasadzie takiej, że nie podobają mi się efekty tego konkursu i zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem zbiornika, który znajduje się przed ratuszem. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, kiedyś już to wspomniałem, że mam takie wrażenie, że dla wielu osób, które funkcjonują w świecie tutaj naszym kaliskim, ale takim też czasami w pewnej takiej bańce żyjący, rewitalizacja jest jak dobry serial, musi wiecznie trwać. Tak, ale chodzi mi tutaj o tą rewitalizację, bo rewitalizacja powinna wiecznie trwać, ale chodzi mi o modernizację głównego rynku. Także może warto byłoby, żebyśmy wreszcie przystąpili do procesu modernizacji płyty głównego rynku. Cieszy mnie to, że udało się zmodernizować ulicę Zamkową, udało się zmodernizować ulicę Śródmiejską. No i obawiam się, że po prostu w momencie, kiedy zostanie zmodernizowany główny rynek, część z tych osób, którym zapewne bliski jest miasto Kalisz, przynajmniej taką mam nadzieję, a nie, że jest to po prostu taka sztuka dla sztuki, znajdą sobie kolejny punkt jakiś zapalny na zasadzie, żeby znowu troszeczkę się w jakiś tam sposób polansować. Oczywiście nadmieniam. Nie mam tutaj absolutnie zarzutu jakiegokolwiek do państwa radnych, bo państwo radni są jakby wyrazicielami gdzieś głosu innych ludzi, którzy się do państwa na pewno zwracają, ale warto mieć to też na uwadze. Pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem, proszę. Przewodniczący, to ja bardzo bym prosiła, bo nie wiem, czy coś nie tak powiedziałam w mojej pierwszej wypowiedzi. Moje pytanie dotyczące rewitalizacji głównego rynku absolutnie nie wynikało z jakiejś złośliwości, czy z jakiejś, nie wiem, chęci torpedowania czy hamowania tego procesu. Absolutnie. Ten temat został podniesiony na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zaznaczyłam to na początku, że my na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji chcieliśmy doprowadzić takiego spotkania w momencie, kiedy właśnie pan radny Leszek Ziomka chyba nawet wspominał o tym właśnie, że została wydana taka opinia, że można zasypać żąpie, czy że warto ją zasypać, można zmienić formę jej eksponowania. I nie było okazji, o czym mówiłam, żebyśmy się spotkali podczas prac komisji, bo wyszły akurat dwie sesje zdalne. I te prace komisji też były zdalne. Stąd moje pytanie takie bez cienia złośliwości, tylko po prostu no z taką troską zapytaniem, bo nie było okazji o tym porozmawiać podczas komisji. I w zasadzie to tutaj ten temat, tak jak mówię, zrodził się na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pytanie dotyczy
Teraz już tutaj w odpowiedzi pan Leszek Ziomka doprecyzował, że wymagana była jeszcze decyzja, wymagana, żeby zmienić formę eksponowania żąbi, wymagana by była decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ja chciałam tylko w takim razie dopytać pana prezydenta, czy rozważał taką drogę, czy to by zbyt mocno wydłużyło, czy może to nie są takie duże koszty w całości i gra nie była tutaj przysłowiowo warta świeczki. I proszę mi wierzyć, nie ma w tym pytaniu żadnej złej intencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja od razu zaznaczam, pani radna, absolutnie nie zakładam złej woli z pani strony, żeby to jasno podkreślić. Bo tak jak powiedziałem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie pytania gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej i to nie był głos jakby skierowany bezpośrednio do pani radnej, tylko takie podkreślenie i moja uwaga odnośnie tego, co się wokół spraw związanych z modernizacją płyty głównego rynku przez wiele lat działo. To nie jest absolutnie jakiekolwiek posądzenie pani radnej o jakąś złośliwość, nieprzychylność i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Żeby to było jasne, udzielam głosu pani radnej Elżbiecie Dębskiej. Proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni. Ja mam pytanie w temacie powstania w Kaliszu Centrum Szkoleniowego dla stroicieli i korektorów pianin i fortepianów. To taka bardzo cenna i prestiżowa dla Kalisza inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Stroicieli i Korektorów Polskich. Składałam w październiku w tym temacie interpelację i z odpowiedzi wiem, że zostały podjęte rozmowy na ten temat, rozmowy ustalenia. Chciałam zapytać, jaki jest stan tych rozmów na dzień dzisiejszy i czy są już jakieś ustalenia? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Centrum Stroicieli Fortepianów i Pianin. I pan radny Sławomir Chrzanowski. Proszę bardzo, panie radny. Państwo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie odnośnie kosztów za media, które w tej chwili są dość istotne dla podmiotów publicznych kaliskich, dla zakładów budżetowych, a także, a może nawet przede wszystkim dla szkół. Czy miasto Kalisz, czy władze miasta w jakiś sposób przyglądają się tym kosztom? Czy mają jakiś pomysł na niwelowanie tych rosnących, i to w znaczny sposób, kosztów? Jak to wygląda? Czy my coś robimy w tej sprawie? Bo tak jak ogólnie na razie przyglądam się temu, to kilkaset tysięcy, a może nawet kilka milionów przyjdzie nam więcej dołożyć z budżetu do tych jednostek tylko i wyłącznie na rosnące koszty mediów. Bardzo jestem ciekaw tutaj, co władze w tej sprawie czynią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że pan prezydent może jakby rozpocząć udzielanie odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Myślę, że też ten czas, który zabrały nam pytania, które były zadawane, umożliwił jakby Państwu naczelnikom ewentualnie odniesienie się i przygotowanie jakichś krótkich odpowiedzi na te pytania, które padły. Od razu zaznaczam, że tak jak w innych wypadkach, pytania prosiłbym o to, żeby zadawać również w formie pocztą elektroniczną i zostaną odpowiedzi na te pytania również Państwu udzielone, ale pan prezydent myślę, że przynajmniej na część z tych pytań odpowie. Pan prezydent Krystian Kinastowski, proszę bardzo. Panie prezydencie, tak, czy mnie słychać? Tak, słychać. Co głosem? Mamy małe spięcie. Panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć, myślę, że głównie na to pytanie o rewitalizację i tu pewne rzeczy wyjaśnić, ponieważ ta wiedza, mam wrażenie, u niektórych radnych jest taka dosyć chaotyczna. My ze względu na to, że mieliśmy takie wytyczne, jakie mieliśmy, one jasno mówiły, że należy ten archeologiczny element wyeksponować.
taki ogłosiliśmy konkurs. Nie mogliśmy czekać i zmieniać tych wszystkich decyzji, ponieważ bylibyśmy w tej chwili cały czas jeszcze bez projektu. Natomiast my dopuszczaliśmy możliwość taką, że w tym zakresie projekt również konkursowy zostanie zmieniony. Został przeprowadzony konkurs, została wybrana zwycięska praca. W oparciu o tę koncepcję został opracowany projekt techniczny, który został uzgodniony z panią konserwator. My w międzyczasie podjęliśmy działania mające na celu zmiany tych wszystkich wcześniejszych opinii, z których wynikało, że ten obiekt trzeba eksponować, i to z inicjatywy miasta pojawiła się ta kolejna opinia. Oczywiście współpracowaliśmy tu z panią kierownik delegatury i dzięki tym wszystkim staraniom miasta najprawdopodobniej będzie możliwość w tym zakresie zmiany projektu. Jeżeli chodzi o koszty, Szanowni Państwo, to ze względu na to, że ten obiekt został wykopany, zmieniły się warunki gruntowe, w jakich on przebywał, i nawet w przypadku zasypania tej studni, tej rząpi, będzie konieczność wykonania tych ścian oporowych, tak by one po prostu, tak by w wyniku tego zasypania no, ten obiekt nie został zniszczony. Także konieczność wykonania tego sarkofagu, czy my będziemy eksponować ten studnię, czy nie, jest. Zresztą na tym polegała jakby koncepcja. My to wspólnie z architektem również w ten sposób wymyśliliśmy. To jest takie sprytne rozwiązanie, które z jednej strony dawało możliwość wyeksponowania tego obiektu pod ziemią w formie tego pomieszczenia podziemnego, takiego sarkofagu. Natomiast w przypadku zgody dawało możliwość również zasypania. My w żaden sposób tutaj się nie blokowaliśmy, tak by znowuż rok czy tam dwa lata nie czekać na rewitalizację. Dzięki temu, Szanowni Państwo, mamy projekt. W międzyczasie my będziemy w tej chwili w tym zakresie ten projekt zmieniać. Projekt budowlany na etapie wykonawstwa można zmienić w wielu zakresach i w tym zakresie jakby samej ekspozycji zostanie zmieniony. To nas w żaden sposób nie blokuje, można powiedzieć, są to kosmetyczne zmiany. Także odnośnie rewitalizacji to tyle. Ja tylko przypomnę, że jest ogłoszony drugi przetarg. Wpłynęła jedna oferta na ponad 19 milionów. My w tej chwili procedurę przetargową chcemy wyczerpać. Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń. Będziemy sprawdzać tę ofertę pod względem formalnym i jeżeli oferta będzie spełniała wszystkie wymogi, no to będziemy chcieli wybrać tego wykonawcę i rozpocząć roboty budowlane. Oczywiście musimy zagwarantować również te dodatkowe środki, bo jak wiemy, kwota z różnych względów jest wyższa niż ta zakładana w projekcie. Także to odnośnie rewitalizacji. Mam nadzieję, że już w tej chwili wszystko jest jasne. Odnośnie tam tych obozów sportowych, myślę, że pani radna tutaj nie do końca wczytała się w treść naszej odpowiedzi. Pan naczelnik Sibiński jeszcze raz wspólnie z panią radną spróbuje to tutaj wyjaśnić, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. I jeszcze jaki był temat? Szanowny panie prezydencie, tu od razu zaznaczę, że też poszczególni naczelnicy, myślę, że odniosą się do pytań państwa radnych, bo było pytanie o zagospodarowanie targowiska na ulicy 3 Maja, czyli myślę, że tutaj Wydział Budownictwa by chyba był najbardziej wskazany.
Mamy też... Wydział bardziej Wydział Rozwoju Miasta, który w tej chwili przygotowuje program funkcjonalno-użytkowy odnośnie tej inwestycji. To jest też wszystko powiązane trochę z tą całą rewitalizacją i z nowym rynkiem, także to są zadania, można powiedzieć, wszystko sprzężone. Pani radna Oliwiecka jeszcze zadała trzecie pytanie. No a propos podświetlenia ratusza. A propos podświetlenia, pani radna, no my niestety nie mamy możliwości zdania dzień podświetlania budynku ratusza, ponieważ musimy, jak pani doskonale wie, tą aparaturę po prostu wypożyczyć od firmy. Musimy również w odpowiedni sposób to zamówienie złożyć, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest zawsze jakiś tam koszt. Natomiast my jako miasto tutaj z mojej inicjatywy wywiesiliśmy flagę Ukrainy na ratuszu. W ten sposób byśmy chcieli się tutaj z naszymi sąsiadami solidaryzować. Natomiast wszystkie inne działania będą podejmowane na bieżąco i myślę adekwatnie do sytuacji rozwijającej się na wschodzie. Panie prezydencie, jeszcze pani radna pytała o nieruchomość na ulicy Tuwima, ten pałacyk, który tam znajduje się na Majkowie. Czy pan prezydent wie, jak to wygląda w chwili obecnej? No my zapytaliśmy formalnie właścicieli, jakie jest ich stanowisko, ponieważ do końca nie dostaliśmy takiego stanowiska. My mieliśmy wyegzekwowaną, powiedzmy, no wysokość tej rekompensaty czy tego odszkodowania, które miasto miałoby właścicielom zapłacić za przejęcie tego budynku. To było 2 300 000. Ta cena wynikała z wycen, które miasto posiadało. Wycena miasta była chyba na poziomie 2 100 000, a tę wycenę, którą przedstawił, wycenę rzeczoznawcy, którą przedstawili właściciele, była chyba na 2 400 000. W związku z tym no, spotkaliśmy się mniej więcej w połowie i taką kwotę tu również za zgodą Rady Miasta my mieliśmy w budżecie miasta zabezpieczoną. Natomiast no, ze względów nie do końca dla nas jasnych, właściciele się wykonali chyba po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie mogli się dogadać co do wysokości i jeden ze współwłaścicieli uważa, że ta nieruchomość jest warta dużo, dużo więcej. No my nie jesteśmy jako miasto w stanie zapłacić takiej kwoty, jaka jest żądana, bo tam są dwie ceny, chyba 2 900 000 oraz 3 500 000. Takie ceny gdzieś tam krążą. No byłoby to nieuzasadnione, chociażby ze względu na to, że posiadamy te wyceny i realna wartość w naszej ocenie jest właśnie taka, jaką miasto zaproponowało do wykupu. Zobaczymy, co się będzie z tym budynkiem dalej działo. Z tego, co wiem, zainteresowanie tą nieruchomością no jakieś jest, ale nie jest duże. Natomiast miasto podjęło starania, żeby wpisać się do księgi wieczystej. Jak się wpiszemy do tej księgi wieczystej, będziemy mogli skorzystać z prawa pierwokupu i w zależności od tego, jaka ta cena rzeczywiście w tej umowie przedstępnej ewentualnie by była, to będziemy reagować oczywiście, mając na uwadze, że dysponujemy środkami publicznymi. Także no, czekamy na rozwój wydarzeń. Myślę, że jeżeli chodzi o miasto, to my tutaj pełnej staranności dotrzymaliśmy przy tej transakcji. Mam nadzieję, że ci właściciele no, jeszcze podejmą z miastem rozmowy. Uda się to wszystko jakoś na miarę sensownie i polubownie dla wszystkich rozwiązać. Jeżeli chodzi o te koszty, o które pytał pan dyrektor, myślę, że wszyscy mamy
taki problem, a trochę parafrazując tutaj klasyka, ja nie mam takiego guzika z niskimi cenami prądu, który możemy w ratuszu włączyć. Oczywiście analizujemy zużycie, dyrektorzy, ale również kierownicy, osoby zarządzające tymi obiektami, no wiedzą, że muszą również szukać oszczędności, tak, no bo to jest najprostsza droga również do tego, by te rachunki obniżać. Jednocześnie będziemy się starać no, modernizować te instalacje. Część budynków już w tej chwili będzie posiadało instalacje fotowoltaiczne. Szykujemy również projekt duży montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Będziemy chcieli na ten cel uzyskać dofinansowanie. Także tutaj ewentualnie rozwiązaniem jest rzeczywiście modernizacja obiektów oraz zmniejszanie zużycia po prostu prądu, no bo jak wszyscy wiemy, to już tego taniego prądu to może długo nie być. Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, które pominąłem, bardzo chętnie mogę, ja będę w stanie odpowiedzieć, to odpowiem. Natomiast no, rzeczywiście zapraszam tutaj również naczelników do tego, by tych merytorycznych odpowiedzi udzielić. Panie prezydencie, tak naprawdę na część pytań pan odpowiedział, natomiast myślę, że takie pytanie jak pytanie odnośnie właśnie inwestycji na 3 maja, to jest pierwsza sprawa. Pytanie odnośnie Centrum Stroicieli Fortepianów i Pianin, myślę, że też tutaj ktoś się do tego odniesie. No i ewentualnie to pytanie związane z feriami, to pan prezydent też już wskazał, że to pan naczelnik Sibiński. Także wydaje mi się, że teraz już państwo naczelnicy powinni zabrać głos. Dziękuję bardzo panu prezydentowi i poprosiłbym państwa naczelników o zabranie głosu. Czy w sprawie 3 maja i kwestii związanych z inwestycją na 3 maja, czy mógłbym tutaj prosić Wydział Rozwoju o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego, pana przewodniczącego o to, jakie są plany odnośnie tej inwestycji na targowisku przy ulicy 3 maja. Czy jednak jest potrzebnych te parę minut przerwy, żebyście państwo udzielili odpowiedzi? Bo szanowni państwo, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, chciałbym tutaj się odnieść jeszcze na sesji do tego targowiska na 3 maja, do Centrum Stroicieli Pianin, do kwestii związanych z panem Sibińskim i Ferii. I jeszcze na zakończenie też prosiłbym o to, o czym mówiłem na samym początku, czyli jak miasto Kalisz jest przygotowane do ewentualnych działań związanych z tym, co dzieje się dookoła nas w kwestii międzynarodowej, czyli do ewentualnego przyjęcia uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy. Szanowni państwo, nie widzę zgłoszeń ze strony wydziałów, chociaż jest już pani Ewelina Dudek, proszę bardzo. Panie naczelnik. Dzień dobry, czy słychać mnie? Słychać panią naczelnik. Witam serdecznie. Szanowni państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie, mianowicie to dotyczące Branżowego Centrum Umiejętności i przedstawicieli Stowarzyszenia Stroicieli. Jesteśmy na etapie rozmów, prowadzimy te rozmowy, uzgodnienia mające doprecyzować odpowiedzialność każdej ze stron. Analizujemy też możliwości nasze, ale możliwości również stroicieli. Przygotowujemy pewną porozumienie, które będzie podstawą do podjęcia decyzji co do dalszych losów tego projektu. Niemniej jednak nie jesteśmy dość mocno uwarunkowani też od ogłoszonego konkursu, który jeszcze de facto nie został ogłoszony, stąd nie do końca znamy to,
co mielibyśmy, w jakim zakresie moglibyśmy pracować i też jakie nasze uzgodnienia, czyli podział zadań między nami a stroicielami, no jaki ostateczny kształt przybierze. Więc to też nas troszeczkę wstrzymuje i nie możemy jednocześnie tak ostatecznie sprecyzować tego podziału zadań między nami a stroicielami. Niemniej jednak jesteśmy w stałym kontakcie, analizujemy również lokalizację, bierzemy pod uwagę sugestie przedstawicieli tego stowarzyszenia jako specjalistów w tej dziedzinie. No i nie ukrywam, że te rozmowy są dość mocno zaawansowane. Szczegółów jeszcze nie możemy tutaj zdradzić, ale jak najbardziej będziemy tutaj, mówię, ostateczne decyzje podejmować co do tego, kiedy ustalimy ostateczny podział zadań i możliwości, przede wszystkim też finansowe z przedstawicieli tego stowarzyszenia, bo musimy wziąć pod uwagę nie tylko okres trwania projektu, ale również ten czas, kiedy projekt zakończy się, czyli pięcioletni okres realizacji projektu i ten czas po zakończeniu projektu, ich zdolności finansowe i tego, jakie są ich oczekiwania i możliwości działania na rynku kaliskim, ale to też jest rynek międzynarodowy. Tutaj myślę, że jeśli jeszcze jakieś są pytania, to też zapraszam do rozmowy, do telefonu, czy ewentualnie do sygnału, to jak najbardziej chętnie też odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie naczelnik. Czyli tutaj mamy sprawę związaną z Centrum Stroicieli, a targowisko 3 maja jeszcze. Chyba, że w międzyczasie pan Sibiński, pani Dagmara Pokorska, proszę, udzielam głosu. Proszę, panie naczelnik. Panie naczelnik, nie słyszymy pani. Zdolności finansowe i tego, jakie są ich oczekiwania działania na... Halo, słychać mnie? Dzień dobry. Teraz panią słychać, proszę. Tylko jeszcze mówi pani naczelnik edukacji. Ja ją słyszę i mam trochę tutaj problem. Prosiłbym o wyciszenie podglądu, jak mi tutaj podpowiadają panie z kancelarii. Czyli tutaj mamy sprawę związaną z... Bo wiadomo, że kiedy jest transmisja, ona się dzieje z delikatnym opóźnieniem. To trzeba o tym pamiętać. Dzień dobry, Dagmara Pokorska, Wydział Rozwoju Miasta. Przepraszam, ale no niestety trochę tutaj jakieś mieliśmy perturbacji w zakresie komunikacji. Jeżeli chodzi... W międzyczasie pan Sibiński... Pani Dagmara Pokorska, proszę, udzielam głosu. Proszę wyciszyć. Ja nie wiem, bo ja tu mam powrót, pogłos powrotem. Czy już jest dobrze? Dobrze jest. Okej, okay. To jeszcze raz dzień dobry. Panie naczelnik, nie słyszymy pani. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać panią. Pani naczelnik, tylko proszę wyciszyć sobie po prostu wyciszyć podgląd. Proszę państwa, jest jakiś problem, jest opóźnienie. Ja cały czas słyszę panią naczelnik edukacji. Mam 3 głosy jednocześnie. Proszę wyciszyć podgląd. Wyciszenie podglądu. Wyłączyć i włączyć podgląd. I wtedy proszę po prostu mówić. O, dzień dobry, Dagmara Pokorska, słychać mnie? Tak, słychać. No to doszliśmy do problemu, przepraszam. W zakresie inwestycji, jeżeli chodzi o przebudowę dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja, zostało zlecone przez Wydział Rozwoju Miasta przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. To nie jest jeszcze projekt. Dosłownie wczoraj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy, bo taki też był termin wykonania. Ja właśnie mam to przed sobą otworzone, dopiero zaczęliśmy przeglądać, ale zakres programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje modernizację dróg, to jest droga dojazdowa od ulicy 3 Maja, stworzenie też takich wewnętrznych dróg dojazdowych do placu, modernizację, czyli to jest podbudowa, nawierzchnia całego placu,
wraz z tą infrastrukturą, czyli miejsca postojowe, drogi dojazdowe, manewrowe. Również w programie funkcjonalno-użytkowym przewidziana jest budowa toalety publicznej i również będzie wymienione oświetlenie, odwodnienie nowe zrobione, także całe to miejsce ma zyskać nową szatę, nowy wygląd i zostać zmodernizowany. Jeżeli chodzi o plac Nowy Rynek, to w tej chwili jest zlecona dokumentacja projektowa, ona jest w trakcie, termin tam mamy koniec maja, jeżeli dobrze pamiętam, i jest to w trakcie realizacji. Ja z punktu tutaj swojego nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o zarządzanie, o formę, jak to wszystko ma dalej wyglądać, bo tak jak powiedziałam, my tutaj wykonujemy inwestycje, realizujemy je, natomiast przekazujemy wtedy jednostkom merytorycznym i one wtedy działają i dalsze już tam gdzieś tam w międzyczasie, jak my realizujemy inwestycje, oczywiście są przygotowywane plany i analizowane zasady funkcjonowania i działania. Dziękuję to bardzo. To tyle, dziękuję. Jak są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Ja jeszcze, bo zgłasza się pan przewodniczący Skandarwich, proszę. Ad vocem, proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Pytań dość dużo. Myślę, że to nie tylko w skali jednego wydziału, więc wydaje mi się, że pan przewodniczący tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały, udzielą, chyba że pani naczelnik jest w stanie udzielić teraz panu radnemu, panu przewodniczącemu odpowiedzi na pytania, czyli czy jest już projekt, czy projekt jest tożsamy z tym, co chciałby administrator targowiska, kiedy będzie projekt realizowany, jak będzie zorganizowany handel na rynku w okresie, kiedy będzie modernizowany ten rynek. To są pytania pana radnego wynikające z odpowiedzi na interpelację. Czyli rozumiem, że te pytania zostały zadane w interpelacji i po prostu pan radny nie uzyskał na nie w jakiś sposób odpowiedzi, bo tu były takie zapytania. Czy ktoś, a jeszcze widzę, że zanim, może najpierw pani Dagmara Pokorska, a później dopiero pan Janusz Sibiński. Proszę pani Dagmara Pokorska. Proszę. Dzień dobry ponownie. Ja postaram się jakoś tak odpowiedzieć na te pytania. Może nie na wszystkie znam odpowiedzi, natomiast ja tu mówiłam, w zakresie placu 3 maja jest program funkcjonalno-użytkowy. To nie jest dokumentacja projektowa. Program funkcjonalno-użytkowy przygotowuje się w momencie, kiedy inwestycja jest planowana w formule zaprojektu i wybudu. Dlatego mamy taki dokument. Pani naczelnik, czyli tak, po pierwsze, projektu na razie nie ma. To jest pierwsze. Dobrze. Okay. Drugie pytanie było, czy są uwzględnione wnioski administratora tego terenu? Ja nie wiem, jakie też były tutaj wnioski, natomiast ja widziałam taką koncepcję z pawilonami, ustawieniami. Tutaj w tym tego nie ma. To jest tak, jak wcześniej powiedziałam. To jest głównie infrastruktura drogowa, parkingowa, czyli plac, czyli taka typowa budowlanka, gdzie przewiduje uporządkowanie tego terenu, zmodernizowanie i ten plac będzie przygotowany i docelowo tam, co tam będzie, jak to będzie poustawiane, zrobione, to już będzie wtedy administrator czy zarządca tym
zawiadował i ustawiał Rozumiem, rozumiem. Przepraszam, że pani przerywam, pani naczelnik, ale możemy, bo wydaje mi się, że tu jakby po części zostało wyczerpane to pytanie. Następne pytanie, kiedy ewentualnie będą podjęte działania? Czy pani naczelnik ma jakby informacje, kiedy będziemy przystępowali do tej procedury zaprojektuj i wybuduj, czy są już jakieś plany pod tym kątem? Konkretnej daty nie ma, natomiast tak jak powiedziałam, dosłownie wczoraj po południu dostałam ten program funkcjonalno-użytkowy. W budżecie miasta na ten rok jest 2 miliony zabezpieczone. Powiem szczerze, nawet jeszcze tutaj nie omawiałam i z panem prezydentem tego tematu nie pokazywałam, bo tak jak powiedziałam, dopiero to, co otrzymaliśmy, więc jeszcze konkretnych jakichś tam dat nie ma. Rozumiem. Dziękuję bardzo. A czy bo nie wiem, bo jeżeli chodzi o kwestie związane z organizacją handlu na rynku, no to będzie się on wiązał na pewno z zakresem prac. Nie sądzę, żeby pani naczelnik obecnej miała wiedzę, jak zostanie to zorganizowane. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Dziękuję. Przechodzimy do pana naczelnika Janusza Sibińskiego. Proszę. Pan prezydent troszeczkę wspomniał w tej odpowiedzi na interpelację, o której pani radna Oliwiecka mówiła, w dwóch miejscach jest informacja, że było to 7 turnusów i w każdym z tych turnusów uczestniczyło 14-15 uczestników, stąd jak gdyby łączna ilość to jest około 100 uczestników z tych, którzy były finansowani z miasta, natomiast też fundacja dodatkowe osoby jeszcze na te obozy zabrała, stąd ta liczba wynosi ponad 100 uczestników. Dziękuję bardzo. Tak jak przypuszczałem, tak jak mówiłem, że jeżeli jest zaznaczone, że na turnus 14 osób, no to prawdopodobnie po prostu tu wchodziła kwestia, znaczy teraz już wiemy, że na pewno wchodziła liczba turnusów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze bym tylko zwrócił się, dziękuję bardzo panu naczelnikowi, zwrócił, ja wiem, że to pytanie będzie wymagało chyba też szerszej odpowiedzi, bo pytanie pana radnego Sławomira Chrzanowskiego odnośnie tych działań, pan prezydent oczywiście częściowo już udzielił na nie odpowiedzi, ale ja liczę na to, że pan radny weźmie i zabierze, jakby napisze to pytanie jeszcze w tej formie elektronicznej i zostanie mu udzielona jakby pełniejsza też odpowiedź na to pytanie, jakie działania podejmuje miasto. Pan przewodniczący Eskandarwich, proszę bardzo. Ja mam wielką prośbę i to jest pytanie do prezydenta naszego miasta, do pana prezydenta Kinastowskiego. Pewnie ma jakieś plany. Mam prośbę, czy pan prezydent wie, podczas modernizacji tego obszaru, czyli rynku 3 Maja, czy ten obszar będzie wyłączony z handlu, czy nie? Pytanie jest naprawdę proste. Bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie wiem, czy na etapie, kiedy nie mamy jeszcze projektu związanego z tym, jak będzie wyglądał projekt, jak będzie wyglądał, znaczy zakres mniej więcej wiemy, ale jak będzie realizował go wykonawca, to chyba prezydent panu nie odpowie na to pytanie w chwili obecnej, ale być może nie mam racji, być może pan prezydent w chwili obecnej wie już, jaki przyszły wykonawca będzie miał plany odnośnie procesu przebudowy. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę bardzo. Tak, nawiązując do pytań radnego, oczywiście, że to jest bardzo istotne dla osób, które pracują i korzystają i sprzedają swój towar na targowisku, wiedzieć, czy będą mieli to miejsce, czy będą mogli sprzedawać, czy nie, więc może jeżeli tutaj jeszcze Urząd Miasta nie wie, czy taka możliwość będzie, czy nie, to apeluję o to, żeby na etapie ustalania zakresu prac konsultować to z zarządcą chociażby targowiska, żeby osoby nie były zaskoczone, że nagle nie będą mogły po prostu sprzedawać tam swoich produktów. Bo to jest, no musimy myśleć o tych ludziach, którzy po prostu tam zarabiają pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście wiemy, że konsultacje są bardzo ważne. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę bardzo. D-
Dzień dobry, dziękuję za głos. Ja chciałem zadać pytanie, tu też w imieniu i na prośbę mieszkańców Dobra i Dobrzeca, którzy mają już dość tej sytuacji drogowej u nas. Kiedy zakończą się prace budowlane na skrzyżowaniu ulicy Dobrzeckiej z Wiejską i będzie przywrócony normalny stan nawierzchni i normalny ruch? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu przejdziemy do pani naczelnik Dagmary Pokorskiej jeszcze. Proszę bardzo, pani naczelnik Dagmara Pokorska. Dzień dobry państwu ponownie. W zakresie ulicy Wiejskiej, no mamy tutaj, odbyliśmy rozmowę z wykonawcą. Z tego co wiem, na początku marca ma być położona warstwa asfaltu i powinno się to, inwestycja zakończyć. No niestety warunki atmosferyczne zimowe, no weszliśmy w taki okres, zresztą no było to też do przewidzenia, że gdzieś tam no część prac uda się przy tych warunkach zimowych zrobić, część pewnie nie. I został nam ostatni tutaj kawałek, czyli nawierzchnia. No ostatnimi czasy te warunki były takie, jakie były, no bo i są i przymrozki, i deszcz, i więc z tego, co rozmawialiśmy, ostatnio się spotykaliśmy też tutaj z Zarządem Dróg Miejskich, bo to też w kooperacji, takiej współpracy, inwestycja jest w Wydziału Rozwoju Miasta, natomiast no oczywiście też uzgadniamy, bo kwestia wyłączenia drogi to też jest Zarząd Dróg Miejskich i od wykonawcy mamy zapewnienie, że początek marca tam już ma pozamawiane materiały, tą masę bitumiczną i przystąpi do robót, więc myślę, że tu dotrzyma słowa i zakończy inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do, teraz udzielam głosu panu sekretarzowi Marcinowi Cieloszykowi, proszę. Po prostu wspomniałem w pomieszczeniu, w związku z tym skorzystam. Halo, panie sekretarz, czy pan prezydent? Tak, tutaj pan prezydent. Korzystam z pana sekretarza, który udostępnił. Dobrze, proszę bardzo. Tak, korzystam. Tak, korzystam z uprzejmości sekretarza, który użycił mi sprzętu. Szanowni państwo, odnośnie 3 maja ten projekt od samego początku jest robiony wspólnie i w ścisłych ustaleniach z zarządcą tego terenu. Robimy to dla kupców, z kupcami, żeby raz na zawsze w Kaliszu rozwiązać ten problem. Także panie radny i pani radna, proszę być spokojni. Będziemy starać się utrzymać możliwość handlu na tym placu. Oczywiście nie wykluczam, że z różnych względów może być jakaś krótka przerwa. Natomiast no, będziemy starać się, żeby była ciągłość handlu w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na początku dzisiejszej sesji prosiłem o informację dotyczącą przygotowania miasta Kalisza ewentualnie do udzielenia pomocy uchodźcom i tutaj głos zabierze pan Dominik Kałużny. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. No, dzień dobry panie przewodniczący, słychać mnie? Tak, słychać. Szanowni państwo, miasto Kalisz dwukrotnie udzieliło w ostatnim czasie odpowiedzi Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu na temat możliwości czasowego zakwaterowania w naszym mieście cudzoziemców. W pierwszej odpowiedzi, zgodnie z zaleceniami, wskazano szczególnie obiekty budowlane znajdujące się w zasobach naszego miasta, więc wskazaliśmy halę Arena i pomieszczenia ośrodka sportu, rehabilitacji, rekreacji w Kaliszu. W każdym z wymienionych miejsc można blokować co najmniej 50 osób i takie też były wytyczne Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki otrzymał również od nas listę hoteli zlokalizowanych na terenie naszego miasta, które mogą stanowić potencjalną bazę noclegową. Jednakże zarówno w pierwszej, jak i w drugiej odpowiedzi, którą zaraz przytoczę, zastrzeżono, że istnieje konieczność dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami czy z zarządcami tych obiektów. Kolejna prośba Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła wskazania wolnych, płaskich terenów, które mogą być wykorzystane w celu tworzenia tzw. obozowisk.
W tym przypadku miasto Kalisz wskazało między innymi dwa duże place parkingowe umiejscowione przy zlikwidowanych hipermarketach Tesco, Wojska Polskiego i Majkowska. Wskazaliśmy teren pól marsowych oraz centrum przesiadkowe. I tutaj wskazaliśmy również lokalizację dwóch szkół wyższych w Kaliszu, kampus na Poznańskiej i tą Wyższą Szkołę Sprawiedliwości na Wrocławskiej. W obydwu przypadkach żadne kwestie organizacyjne, finansowe związane z ewentualnym zakwaterowaniem cudzoziemców nie było jeszcze podejmowane. No, czekamy cały czas na wytyczne jakieś z Poznania. No, zakładam, że w dniu dzisiejszym rano jakaś narada w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale to same z naszym się odbyła. No, jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, w momencie, kiedy zaczął się COVID, uruchomiona została rezerwa celowa na zadania z zakresu rządzania kryzysowego i każdego roku ta rezerwa przyjmuje inną wartość i w tym momencie jest to ponad 1 600 000 złotych. Dysponujemy również, co prawda, niedużym wyposażeniem naszego miejskiego magazynu przeciwpowodziowego. Tak, mamy między innymi 100 sztuk kocy, łóżka polowe, niecałe 200 sztuk, materace wojskowe, karimaty, śpiwory i poduszki. No, tak jak na początku stwierdziłem, czekamy cały czas na wytyczne. Wszystko zależy od tego, jaka ilość tych osób do nas by przyjechała i na pewno będzie to wymagało koordynacji kilku komórek organizacyjnych tutaj Urzędu Miasta, bo to będzie no, pewnie no, nie lada wyzwanie dla naszego miasta, żeby sprostać temu zadaniu, ale dołożymy wszelkich starań w miarę swojej możliwości tego wsparcia temu potrzebującemu udzielić. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do kolejnego punktu, 11. punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzę do punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 50. sesji. Następna 51. sesja odbędzie się 31 marca 2022 roku o godzinie 9. Dziękuję serdecznie Państwu radnym. Dziękuję wszystkim biorącym udział w dzisiejszej sesji.